Siemanko, z tej strony Konerski. Mam dzisiaj urodziny. Ale w sumie nie tylko ja, bo to też są urodziny kanału. Bo kiedy sobie wymyśliłem, że będę nagrywał filmy o wiatrówkach, będę recenzował sprzęt i tak dalej, no to właśnie był 15 lipiec. No w sumie nawet 15 lipca nagrałem swój pierwszy materiał, który wrzuciłem dużo później, no bo obróbka materiału, montaż, który był dla mnie bardzo ciężki, w sumie nadal jest, ale to wszystko musiało potrwać. No ale pomysł wpadł 15 lipca. Dlatego też przychodzę do Was dzisiaj z prezentem i to nie dla siebie, tylko dla którejś czy któregoś z Was. Będzie można w konkursie urodzinowym zgarnąć ten właśnie karabinek, czyli Hammer Lee Hunter Force 600. Combo, bo tu w sumie powinna być luneta, ale gdzieś tam leży. Spokojnie, zapakuję tą lunetę w jakąś folię, owinę. Oryginalnego opakowania nie mam, a karabinek jest też używany. No bo był testowany, no nie? O samym karabinku wiecie, jak to podczas testów. Ma tutaj trzy rysy. Ma tutaj małą rysę. I w sumie cała reszta prawie nówka. By trzeba było tylko nasmarować. To jest karabinek za około 500 zł, nie? Tak, bo tak mniej więcej on chodzi. 450, 550, to wszystko zależy. Wszystko zależy oczywiście od tego, w jakim sklepie kupujecie. Naciąg chodzi topornie. Prawie jak w Hudsonie 90. Wibracje podczas strzału. Też prawie jak w Hudsonie 90. Celność akceptowalna, skupienie jak na tą klasę akceptowalne. Posiada bezpiecznik automatyczny, który zaraz po naciągnięciu sprężyny się blokuje i wyskakuje nam taki bolec. Wystarczy go wcisnąć i wtedy możemy oddać strzał. Spust twardy jak cholera. Ja tu nagrywam. Spust twardy jak cholera. A w sumie, jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym karabinku, no to zapraszam Was do testu i recenzji. Czyli generalnie karabinek, który się nadaje do ogródka, do grillowania, do strzelania do puszek, butelek. O ile te butelki są blisko. Bo na 20 parę metrów idzie trafić w cel. Ale niestety energia jest na tyle mała, że nie zawsze ta butelka się stłucze. W sumie też zależy, jakim śrutem strzelamy. Więc tak jak mówię, jakiegoś Działkowicza może? My tu gadu-gadu, a... I lata dookoła specjalnie. Menda. Gdyńska menda. Menda. My tu gadu-gadu, a najważniejsze jest to, co zrobić, żeby wygrać ten piękny, fantastyczny, wyjątkowy karabinek, w którym tak fajnie wygląda kolba. Bo kolba naprawdę jest spoko, fajna jest. Otóż sprawa jest bardzo prosta. Ten film, który teraz oglądacie na YouTubie, zostanie jako link wrzucony też na Face'a. I wchodzicie na Face'a. I pod tym filmem na Face'ie w komentarze wrzucacie kartkę urodzinową. Kartkę urodzinową z życzeniami dla kanału. Może to być wierszyk, może to być zdjęcie, może to być filmik. Forma jest dowolna. Rób ta, co chce ta. Ma to być kartka z życzeniami dla kanału. Na zgłoszenia i pracę czekam równe 7 dni. Wtedy sobie usiądę z komisją do kontroli gier i zakładów. W mojej osobie i jeszcze dwóch osób wybranych, nie wiem kto to będzie, zobaczymy, też ich wylosujemy. No i wtedy podejmiemy decyzję, która kartka jest najfajniejsza, no i kto wtedy zgarnie Hammer Lee. Będzie mógł sobie strzelać do puszek i butelek przy grillowaniu. Wchodzi jak złoto. No i chyba nie muszę przypominać, że jest to konkurs dla osób pełnoletnich, no nie? A jeśli jesteś niepełnoletni, to poproś mamusię, żeby ci zrobiła kartki, żeby wysłała. Też będzie spoko. Więc moi drodzy, zapraszam Was do komentarzy, zapraszam Was na Face'a, żeby wrzucić swoje prace. Wiecie, no karabinek jest jaki jest, testy przeszedł. Bez większego uszczerbku na zdrowiu. Ma tam parę rysek, no tu ma jedną, tu ma ze trzy. Ale tak naprawdę nic mu nie dolega. Puszki i butelki z niedużej odległości na ogródku. Jak najbardziej spoko.
Więc co? Zaczynamy zabawę. A ja dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.